Cześć, tu Drashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko, w którym omówimy kolejną część rządów Leszka Białego oraz Mieszka IV Plątonogiego. Utrata tytułu księcia zwierzchniego nie oznaczała dla Władysława Laskonogiego końca jego kłopotów. W roku 1206 pełnoletność uzyskał jego bratanek Władysław Odonic, który domagał się od niego należnej mu ojcowizny, a więc południowej Wielkopolski. Wobec odmowy oraz wcześniejszego przekazania należnej mu ziemi kaliskiej Henrykowi Brodatemu, młody Odonic zdecydował się walczyć o swoje. Pozyskał on do swej sprawy część wielkopolskich możnych, jednak jego najpotężniejszym sojusznikiem stał się arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz. Metropolita pragnął wykorzystać sytuację przede wszystkim po to, aby ograniczyć władzę świecką nad kościołem. Bunt wybuchł jeszcze w 1206 roku, jednak Władysław Laskonogi zdołał szybko się z nim uporać. Odonic wraz z arcybiskupem Kietliczem, który nałożył na księcia klątwę, zostali zmuszeni do ucieczki z Wielkopolski. Co ciekawe, schronienie zapewnił im niedawny sojusznik Laskonogiego, Henryk Brodaty. Kietlicz udał się następnie do Rzymu, gdzie uzyskał od papieża potwierdzenie nałożonej na Władysława Laskonogiego ekskomuniki. Innocenty III wezwał też wszystkich polskich książąt do wspierania powrotu arcybiskupa do Gniezna oraz otoczył opieką Władysława Odonica. Dalszego wsparcia wygnańcowi udzielił także po raz kolejny książę śląski, który przekazał Odonicowi ziemię kaliską. Warunkiem miało być jednak zwrócenie jej po odzyskaniu przez niego południowej Wielkopolski. Pomimo tego gestu, Henrykowi Brodatemu wciąż zależało na dobrych relacjach z Władysławem Laskonogim. Postanowił więc pogodzić zwaśnione strony, zwołując w 1208 roku zjazd w Głogowie. Laskonogi zdołał pogodzić się z Kietliczem, który w zamian za powrót i rekompensatę zgodził się zdjąć nałożoną na niego klątwę. Władysław Odonic nic jednak nie uzyskał. Tymczasem w roku 1209 na należącą do Władysława Laskonogiego ziemię lubuską najechał margrabia Łużyc Konrad II. Wojska wielkopolskie zostały pokonane w bitwie, zaś Lubusz trafił w niemieckie ręce. Po utracie przez Węgrów Halicza w 1206 roku, wdowa po Romanie Halickim wraz z młodszym synem Wasylkiem postanowili szukać wsparcia u Leszka Białego. Ten prawdopodobnie go udzielił, organizując wraz z Konradem Mazowieckim udaną interwencję, zakończoną osadzeniem ich w Brześciu. Starszy syn Romana, Daniel, pozostał jednak na Węgrzech. Polski książę zwierzchni kontynuował także politykę szerzenia wpływów na Rusi poprzez interwencje zbrojne i mariaże. Jego brat Konrad poślubił córkę księcia przemyskiego Agafię, zaś sam Leszek córkę księcia łódzkiego Grzymisławę. W roku 1208 Węgrzy ponownie zajęli Halicz, jednak Andrzej II nie zamierzał mianować tam nowego księcia, wyznaczając bezpośrednio mu podlegającego namiestnika. Taki sposób sprawowania rządów budził jednak olbrzymi opór tamtejszych bojarów i w efekcie w roku 1210 Węgrzy raz jeszcze zostali wygnani. Wobec takiego obrotu spraw król węgierski postanowił jednak wesprzeć roszczenia Daniela, organizując tego samego roku kolejną wyprawę wojenną. Osadzeniu w Haliczu Daniela sprzeciwiał się jednak Leszek Biały, który rozpoczął przygotowania do własnej wyprawy. Musiał je jednak wkrótce odwołać wobec zaskakującego kryzysu w kraju. Od początku swych rządów Leszek Biały pozostawał w bardzo dobrych relacjach z kościołem. Dowodem tego była jego zgoda na pierwszy w Polsce kanoniczny wybór biskupa. W roku 1207 na biskupa krakowskiego wybrano w ten sposób kronikarza na dworze Kazimierza Sprawiedliwego, Wincentego Kadłubka. Gest ten pozwolił arcybiskupowi Henrykowi Kietliczowi na uzyskanie od papieża dokumentu protekcyjnego, który potwierdzał prawo Leszka Białego do tronu. Niezwykle zaskakującą więc musiała być decyzja Innocentego III z 1210 roku.
Bulla papieska ogłaszała bowiem przywrócenie w Polsce statutu Bolesława Krzywoustego, w tym zasady senioratu. Najsilniejszym pretendentem do tronu stał się więc najstarszy żyjący Piast, mający ponad 70 lat książę opolsko-raciborski Mieszko Plątonogi. Co ciekawe, inicjatorem zamieszania, który zwrócił się oryginalnie do papieża, był najprawdopodobniej Henryk Brodaty, który będąc najstarszym po Plątonogim Piastem, być może liczył na jego rychłą śmierć. W kraju zapanowała konsternacja. Aby wypracować rozwiązanie, Henryk Kietlicz zwołał do Bożykowej synod biskupi, połączony ze zjazdem książąt. Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Henryka Brodatego i Władysława Odonica. Zdecydowano tam o znaczącym poszerzeniu przywilejów kościelnych oraz wysłaniu poselstwa do Rzymu w sprawie prawa Leszka Białego do tronu. Zamieszanie wykorzystał król duński Waldemar II. Szerząc wpływy w rejonie Bałtyku, wyprawił się w 1210 roku do Prus i gdy jego wojska przemierzały właśnie Pomorze Gdańskie, tamtejszy namiestnik Mściwój złożył mu hołd. Tymczasem sędziwy Mieszko Plątonogi zamiast na zjazd do Bożykowej wyruszył do Krakowa. Wykorzystując chaos oraz wsparcie małopolskiego rodu Gryfitów, zajął miasto i zasiadł na tronie, ogłaszając się nowym księciem zwierzchnim. Mieszko Plątonogi niedługo jednak cieszył się nowym tytułem i w roku 1211 zmarł. W myśl technicznie obowiązującego w Polsce senioratu, najsilniejsze roszczenia posiadał Henryk Brodaty. Ten wyruszył jednak akurat na wyprawę przeciwko Niemcom do Lubusza. Władzę w Krakowie odzyskał więc Leszek Biały. Z kolei w księstwie raciborsko-opolskim rządy przejął jedyny syn Plątonogiego, Kazimierz. Tymczasem Henryk Brodaty, dotarwszy ze swymi wojskami na zachód, postanowił rozwiązać sprawę na drodze pokojowej. Potem, gdy jego posłowie wysłani do cesarza Ottona IV powrócili z niczym, przeszedł jednak do działań wojennych. Szczęście uśmiechnęło się do księcia śląskiego, bowiem margrabia łużycki Konrad II zmarł. Henryk nie tylko odzyskał Lubusz, lecz zajął także należący do Łużyc Gubin. Nie zwrócił jednak tego pierwszego Władysławowi Laskonogiemu. Jeszcze w 1211 roku, w wyniku kolejnej wizyty arcybiskupa Kietlicza w Rzymie, prawa Leszka Białego do tronu zostały po raz kolejny oficjalnie potwierdzone. Okej, to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.